Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym dniu na moim kanale! Dzień dobry! To już nie te czasy, Grażyna. Nie, teraz czasy są coraz lepsze. Już jest mniejsza waga, więc mogę oczywiście, tak się na ciebie rzucać. Coraz mniejsza waga jest, naprawdę, no. I niedługo jest na siłownię zaczynasz chodzić. Pokaż aparat. Nie, narzeczony przyszły ma aparat. No i co? Dzięki Bogu posłuchałeś mnie i wybrałeś poziom. Ale jeszcze dumem założyć, nie wiadomo jak. Ty masz usta, ty usta robiłaś? Nie, malowałam wcześniej pomadkami Banana Beauty. Chcesz kupić z moim kodem? Dobra, gdzie jedziemy? Jedziemy sobie nie zaraz wiem, po... znowu na zakupy pewnie zmarnować jedziemy... mi cały dzień. Nie, jedziemy zaraz po sukienkę. Boże, jak ja tu wyglądam? Poczekajcie, muszę się poprawić. Dobra, jest lepiej? Przysłonię sobie tak ręką biust, żeby wam tutaj nim nie świecić. Jedziemy zaraz po sukienkę na chrzest, ponieważ jest już gotowa do odbioru. Zaraz były tam zbleję. Jakieś poprawki robione. Trzymaj mnie. I później nie wiem co, mam ochotę na sushi. O nie, mamy catering, jakieś... mamy catering, nie jemy sushi, nie jemy. Ale tylko raz. Nie. Dobra. Ale jeszcze tak nagrywaliśmy, kiedyśmy ciut kapu. Teraz tylko na mnie krzyczysz, wrzeszczysz. Nieprawda. No to prawda, przestałaś mnie kochać. Już mnie nie kochasz tak jak na początku. Kocham cię jeszcze mocniej. Ty też mnie kochasz jeszcze mocniej. Tak, to prawda, to prawda. A odkąd mamy Dzidzie, to już w ogóle najmocniej cię kocham. Że mi dałeś Dzidzie. Ty mi dałaś Dzidzie. Ty mi też. Ja ci dałem. Kremniczka. Mogę pokazać swojego TikToka? Proszę. Nagrałeś przed chwilką. No jak dodasz już TikToka, pokaż. No dobra, twoja córka się budzi. Wiem, słyszę właśnie. Dzień dobry! Dzień dobry, jak się spało? Z szumisiem swoim, pięknym. Może już wyłączymy, co? Dzień dobry! Dzień dobry! Kto cię tak ładnie dzisiaj ubrał? Gdzie są spodenki? Nie ma, nie dałaś mi spodenek. Dałam ci, naprawdę? Przybierałeś ją? Patrz. Zobaczcie, jaki TikTok Luka dzisiaj nagrał. Mega, bardzo mi się podoba. Jak zawsze nie ogarniam tych TikToków, to ten zdecydowanie fajnie, jest nie? jeden się. Z swoich lepszych. Najlepszy. Nie, czekaj, jeszcze raz. Nie, jeszcze raz. Zobaczcie, jaką księżniczka ma piękną bransoletkę na ręce. Ostatnio byliśmy w Lilu i mówię, a kupimy jej taką samą kokardkę, ponieważ ona dostała bardzo dużo bransoletek, ale wiecie co, ja się boję, że ona tymi charmsami lub zawieszkami podrapie się, więc taką samą kokardkę jej kupiliśmy w takim różowiutkim kolorze. Podoba się kokardka? Podoba się kokardka? Podoba się kokardka? Cześć! Dzień dobry. Nasz robot, podoba się pani? Jak to wasz? A co? Będzie pomagał pani w sprzątaniu. Żartuję. Oddajemy go dzisiaj. Założyłam sobie dzisiaj moją ulubioną sukienkę z Calcedonii, taką dłuższą na lato. Boże! Mysza! Musisz mnie prześladować dzisiaj nim. Poczekaj. No. Nagrywasz? Tak, nagrywam. Zobaczcie, co my mamy w domu. Mój chłopak, słuchajcie, zaskakuje mnie każdego dnia. Naprawdę. Ola! Kolego, przytrzasnąłeś mi sukienkę. Au! Boże. Musisz uważać, bo my tutaj mamy lustrzaną konsolę. Nie, jak nie, już nie strzeli. Już nie będę. Odjedź, kolego, proszę. Już odjeżdżamy. Go! On ma serduszko tutaj. Oczywiście. Jedź! Jedź, bo nie mogę się skupić. Dzięki, Mysza. Mówiłam ci właśnie o tym. Wszystko dobrze. Fajny? Przestaniesz mnie kiedyś zaskakiwać? Mówię, tak, to ty. Nie wiem. Jestem w szoku, co ty jeszcze wymyślisz. Kończąc moją myśl, założyłam sobie sukienkę z Calcedonii, którą kupiłam już 2 lata temu i powiem wam, że jakoś zdecydowanie lepiej czuję się w niej po ciąży niż przed ciążą. Mam wrażenie, że już tak ta sylwetka wygląda naprawdę zdecydowanie lepiej. Także ostatnio jak chodzę na zakupy, to głównie zwracam uwagę na długie sukienki. Oczywiście na krótkie też, ale długie zdecydowanie tym latem u mnie królują. Mam sukienkę. Wszystko dobrze? Wszystko jest skompletowane już. Cieszę się bardzo. Jaki ładny tło masz w ogóle, przepięknie wyglądasz. A ta szatka też jest, wszystko? Piękne jest ta
ta szatka. Zrobię później open box w domu, ale jest szatka, jest świeca, jest kokardka, jest sukienka, tylko wiesz co? Nie ogarnęliśmy w sumie, że mogliśmy bolerko też zamówić, bo w kościele ona nie powinna być chyba taka rozebrana. No to się kupi jeszcze gdzieś, czy tutaj? Tu możemy jeszcze zamówić do uszycia, ale 5 dni potrzebują, no to... więc musimy to zrobić dzisiaj, jeżeli chcemy. Zastanowimy się nad tym, dobra? Dobra. Przyjechaliśmy na Mokotowską, ponieważ zostały niecałe 2 tygodnie do chrzciny, a ja słuchajcie, dalej nie mam w co się ubrać. Nie mam... to znaczy, kupiłam sukienkę kilka dni temu, która wydawała mi się idealna na tę okazję, natomiast jakoś w domu już się nie czułam w niej najlepiej i... Ty mówisz, że, tak, ty mówisz, że wygląda mniej dobrze, ale ja się sobie nie podobam, więc musimy wybrać coś innego. Nie, to jest tak, słuchajcie, jak Angelika uważa, że w czymś wygląda źle, no to pyta mnie tak, Uta, jak wyglądam i taka jest jej pozycja. No bo się źle czuję w tej sukience, to jak mam być, wiesz? Różkę, jak wyglądam, to od razu inna pozycja. W każdym razie, ta sukienka nie wygląda na mnie dobrze, moim zdaniem, więc musimy poszukać czegoś innego. Tak. Także idziemy na zakupy. Jesteśmy, słuchajcie, już po zakupach. Byłam w 3 sklepach i totalnie nic mi się nie podobało. Także jedziemy teraz na jedzonko do Arkadii, na sushi. Pokażę wam, jaki super jest tam teraz ogródek i widok na... Pięknie, jeszcze tam wam nie pokazywałam. Także jedziemy teraz tam na jedzonko i może tam coś kupię, chociaż nie chcę mi się totalnie chodzić po sklepach w centrum handlowym, ale muszę, bo naprawdę nie mam totalnie w co się ubrać. Mam tyle sukienek, ale nie odpowiednich na tę okazję, także... I mam nadzieję, że coś znajdę. Wszyscy już cały czas do mnie wysyłają zdjęcia. Zobacz, jaką piękną mam sukienkę na chrzest. Zobacz, jaki piękny garnitur, a ja nie mam nic. Charlotte, nie wiesz, bo spałaś, ale byliśmy na zakupach i wiesz, że nie ma nic dla mnie na chrzest, do ubrania? Nic. Ani jednej sukienki. No, słabo, co? Też mi się tak wydaje. Może zaraz coś znajdziemy. Domina mówi wszystko. No, nie fajnie, mamo. Nie będziesz miała ładnej sukienki. Jesteśmy już w restauracji i zobaczcie, jaki cudowny widok tutaj jest z tarasu. Tak to się prezentuje. Teraz mamy chmury, ale jak jest taki piękny, słoneczny dzień, to jest naprawdę cudownie. Teraz już jest super, ale jednak... Jakieś słońce, to jest zupełnie inny klimat. Wiecie, że Luka ma wszystkie skarpetki praktycznie dziurawe i teraz patrzy, zrobił sobie jakieś zdjęcie i też jest dziura, tak? W skarpecie? Tak, ale spokojnie, mam program. Ale powiedz rzeczy. Mi, jak to się dzieje? Ja no nie mam ani jednej skarpetek. Może w samotnych detergentach. Tak, mi się wydaje, że po prostu gdzieś wkładasz te nogi tam, gdzie nie trzeba. Kopiesz w nimi. Co? Nie wiem, ale zaraz zrobię to. Ja mam pomysł. Słuchaj, program do usuwania pryszczy. O. Super. Wyjdziemy stąd. Słyszysz? No, nie idziemy do handlu. Wyjdziemy stąd nie. I pójdziesz sobie do handlu kupić skarpetki. No zobacz. Popatrz na to. Jest ostrość? Tak. A tak było. No pięknie. Nie już. Dziękuję bardzo. Stuknijmy się. Na zdrowie. Mojito pyszne. Pojawił się, słuchajcie, pomysł wyjazdu na Cypr z Jurim i z Ewą. Oni już tak naprawdę kupili bilety i my wpadliśmy na pomysł, że może polecimy z nimi. Także dzisiaj będziemy wyrabiać paszport. Charlotte już ma dowód. Wyrobiliśmy jej ostatnio przez internet. Ma w ogóle cudowne zdjęcie, takie roześmiane. Także szybko pójdzie chyba, nie? Dzisiaj z paszportem. Mam nadzieję, że też dosią szybko i może polecimy. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało wszystko, natomiast bardzo mocno to rozważamy. Myślisz, że Charlotte dobrze zniesie wyjazd? Na pewno, przecież to podróżniczka już w Zakopanem był, w Białej Podlaskiej. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ogólnie o wszystko, musimy na pewno takie słuchawki kupić. Wiesz, które? Wyciszające. Na pewno na chwilę. Proszę bardzo. Dziękuję. Cieszę się, że już teraz sobie tak, wiesz, żartujesz z tego, bo kiedyś to no już sobie zostało, nie było ciekawe. Albo płakać, albo się śmiać mogę. A jak ocenisz mój patent? Bardzo ładnie. Zero wysiłku. No, super. To nie mam jak.
Nie, przestań. Niestety szczęście zakupowe się mnie nie trzyma. Kupiłam sobie tą sukienkę, którą Luka miał w Mango na sobie. I nie wiem, mi się wydawało, że ona może być nawet na chrzciny. Luka mówi, że nie, że za mało elegancka, więc zobaczę już w domu. W każdym razie nic, słuchajcie, ale to nic nie ma w sklepach. Także najprawdopodobniej zostanę naprawdę z niczym i nie będę miała w czym iść na chrzest własnego dziecka. Masz być elegancka. Masz być piękna, bo moja babcia Genia, weź pokaż mi, jak moja babcia Genia cię zobaczy i nie będziesz elegancka i powie na nic. Zabieram smoczka. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale mi ostatnio Luki mama zwróciła na to uwagę, że ja nie mówię sukienka, tylko sukienka. Jeszcze raz powiedz. Sukienka no. Się mówi, a ja mówię sukienka. 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 Tak jakby nie, jakbym nie mówiła N. Sukienka. Sukienka. Zwróciliście na to uwagę, bo ja dopiero niedawno zostałam uświadomiona, że tak mówię. I teraz faktycznie, nawet słuchajcie, nie jestem w stanie zrozumieć tego. Jakby rozumiem, że nie mówię N, ale ja tego nie słyszę. I za każdym razem mówię sukienka. I nie wiem, czy mówię sukienka, czy sukienka. Sukienka, sukienka. To jest śmieszne, ale ja naprawdę tego nie rozumiem. Sukienka, idę tak. Po sukienkę. Tak. Nie. Sukienkę, widzisz? Nie, to jest nie do oduczenia u mnie. Będę się starać. Powoli, sukienka, ładnie. Dzień dobry, przyszłam po sukienkę. Tak. Dzień dobry, przyszłam po sukienkę. No, sukienkę. Jak beznadziejnie to brzmi teraz? Jak tak, słyszę? Beznadziejnie to brzmi. Sukienkę. Przed chwilą do mnie zadzwonił Wojtek i powiedział, że przywiezie mi dzisiaj Lilu, co oznacza, że Charlotte pierwszy raz zobaczy swojego pieska, pozna się z Lilu. Jestem bardzo tym podekscytowana, ponieważ naprawdę długo na to czekaliśmy. Jechaliśmy do rodziny Luki, później do Zakopanego, później znowu do rodziny Luki i tak naprawdę nie było odpowiedniego momentu na to, żeby Lilu zabrać. Wojtek leci do Wiednia jutro, czy tam jedzie i nadszedł właśnie ten moment, że... Boże, jak ja uderzam tym aparatem. Nadszedł moment, że... Lilu przyjeżdża do nas. Ciekawa jestem bardzo, jak Charlotte zareaguje na pieska, no i jak Lilu zareaguje na Dzidzie. Gdzieś nam się skarpetka, widzę, zgubiła. Luka, a tutaj mamy. Dobra, zaraz założymy. Zrobię wam taki mały open box na balkonie sukienki, którą wybraliśmy. Sukienki, którą wybraliśmy dla Charlotte. Tutaj mamy świecę, nie będę już jej otwierać. Natomiast tutaj są takie ładne gwiazdeczki. Uwaga, uwaga. Ja, ale fajne. To jest szatka, którą podobno chrzestna nakłada podczas ceremonii. Czekaj, przybliżę. Charlotte Chrzest Święty. I dalej zobaczcie, mamy sukieneczkę. Piękna. Cudowna. Piękna, serio, jest, no. Prawda? I tutaj z tyłu, zobaczcie, jest z kokardą. Cudowna. I jeszcze tutaj do tego zamówiliśmy kokardkę. Taką malutką. Bardzo ładnie to wygląda, prawda? Super, no. Nasza księżniczka będzie pięknie wyglądała. Sukienka jest ze sklepu... Sukienka? Sukienka jest ze sklepu Zosi Ślotały. Uwaga, uwaga! O Boże! Uważa, bo nagryzie. Niuniu! To jest twój piesek! Niuniu! Ona się musi przyzwyczaić. Lilu, co to jest za dzidziuś? To jest dzidziuś twój! Gdzie, a gdzie jest ta? Walizka, gdzie dam tę torbę? Chodź tu! Czy coś poczuło? Woda leci. Cześć, córeczko. Cześć, starsza córeczko. Jak stópki wąchała, co? No, zawołaj już. Chodź. Zobacz, jaki dzidziuś. O, trochę się boi. Uważaj, bo wiesz... Ta jest, będzie zazdrosna, Andziu. Tak. Ona będzie strasznie zazdrosna. Wyłączę kamerę i ją poprzytulę. Dobrze. Chodź. Chodź. Chodź, ten mój. Zobaczcie, jaka Lilu jest zainteresowana dzidzią. To jest twój dzidziuś, Lilu. To jest twój dzidziuś. Cześć. Kochanie moje. Nie chcę tak dawać blisko, bo chociaż ona, zobacz, jak bardzo się cieszy. Ogonkiem macha. Dzidziuś? Przecież ty dzieci nie lubisz, Lilu. Zawsze szczekasz. Siostra to jest. Bo ona czuje, że to jest jej. Boję się tak, boję się. Boję się, kochanie moje, żebyś tak blisko była. Zobacz, Piesio tutaj jest. O! Piesio! Piesek tutaj jest twój. Zobacz. Cieszysz się? Jestem w szoku. Myślałam, słuchajcie, że ona będzie warczeć, szczekać. Ona naprawdę nie za bardzo przypada za dziećmi, a ona ją całuje. Charlotka,
spodobałaś się Lilu? No? Idziemy na spacer! Idziemy na spacer! Razem na spacer idziemy! Czuję się trochę, słuchajcie, jak za czasów szkoły podstawowej, jak jeszcze po kąpieli, po godzinie 19 mogłam wyjść na dwór. Wykąpałam się przed chwilą i idę z Lilu razem na spacer. Jest na maksa ciemno, więc stanęłam sobie pod latarnią, żebyście mnie widzieli. Bałam się, że ona, słuchajcie, będzie zazdrosna o Dzidzie, a wygląda to tak, jakby Szarlotka była jej zabawką. Normalnie, słuchajcie, tak się na nią cieszy. Czekajcie, bo jej nie widzę. Chodź tu, Lilu! Lilu! Normalnie tak się ona z niej cieszy, cały czas, wiecie, chciałaby do niej iść, nawet jak ją wkładam do łóżeczka, to ona skacze na to łóżeczko i chce do niej. Także naprawdę bardzo się cieszę, bo myślałam, że będzie troszeczkę kłopotu z tym. Jedynie co to powiem wam, że dzisiaj jak Szarlotka płakała, bo chciała, żebym ją nakarmiła, to Lilu, chodź tu! Boże no, poczekajcie. Chodź tu! Chodź tutaj! Gdzie ty idziesz? Chodź tu! Dawno u nas nie była i ona, słuchajcie, włazi wszędzie, w każde kąty tutaj pod naszym domem, także muszę iść. Niestety będziecie mnie troszeczkę gorzej widzieć. Dzisiaj była taka śmieszna sytuacja, bo Szarlotka płakała, Lilu zaczęła szczekać, Szarlotka się wystraszyła, wiecie, i za każdym razem jak tylko płakała, to Lilu szczekała i ona się uspokajała, więc... Lilu będzie mi pomagała w opiece nad Szarlotką, z tego co widzę. Lilu! Lilu! Chodź! No chodź! Chodź! Ale ty się nieposłuszna zrobiłaś u dziadka. Ale ty nie jesteś posłuszna. Chodź, idziemy. Zmykamy już do domu, także chciałabym się ze spaceru... Lilu, chodź tu! Chciałabym się ze spaceru jeszcze z wami pożegnać. Mam nadzieję, że miło dzisiaj spędziliście z nami czas. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Buziaki. Pa! Lilu, chodź!